Witajcie, witajcie. Zobaczcie, jaką mam bluzkę. To jest napisane: kocham wilki i ciebie. Dostałem to, niestety nie pamiętam od kogo, ale to ważna rzecz, bo ponieważ to było z 6 albo 7 lat temu, jedno z pierwszych seminariów wiary tutaj w Rzeszowie. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy tu mieszkać i w ogóle tutaj działać. I po seminarium ktoś podszedł i dał mi własnoręczną koszulkę. Więc nie pamiętam, od kogo to dostałem, ale cię serdecznie pozdrawiam. Może oglądasz, to napisz, że to ty, będę wiedział, kto. Halleluja, witamy Was. Dzisiaj będzie 39. Antidotum, środa. No i przechodzimy już do sprawy, więc czytamy od razu Dzieje Apostolskie, 5 rozdział dzisiejszy. Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramę więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zawołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z tamtymi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży poszedł za sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. Amen. 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 To jest taka piękna znowuż opowieść. Wiecie, te dzieje apostolskie są pełne takiego niesamowitego działania Boga. Ale z jednym wspólnym mianownikiem w tym wszystkim. Chodzi o to, że nasi bohaterowie dzisiejsi są poddani Bogu. Oni, to nie, że jakaś część, że nie wiem, 50%, 70% życia oddamy Bogu. Całe ich życie jest w rękach Boga. Całe. I oni nie analizują, czy tu będziemy dzisiaj ubiczowani, czy dzisiaj będziemy, nie wiem, wywiozą nas, a może nawet nas nawet zabiją. Są na to gotowi. Okej. Okay. Czy dzisiaj nas wsadzą do więzienia, nie? I oni idą i głoszą. No i co? Pan Bóg i dlaczego wyciąga z tego więzienia cudownie? No bo jeszcze mają coś do zrobienia. I to jest to, macie siostro, jak ty będziesz miał plan, będziesz... To głupio zabrzmi, w cudzysłowie przydatny Bogu, tak? Ale to nie do końca o to chodzi, nie? Albo w sumie o to chodzi, ale nie w taki sposób, jak my to po ludzku rozumiemy. Czyli inaczej, jeżeli będziesz znał swoją misję, to jakakolwiek przeszkoda się nie pojawi, jakkolwiek ona nie będzie miała na imię, no to Bóg ją od ciebie odsunie, no bo musisz wypełnić misję. Ale co potrzebuje Bóg? No potrzebuje widzieć, że jesteś tym żołnierzem, który chce tę misję wypełniać, że chce po prostu za nim iść. Dlatego znowu, no powtórzę za tym z tej niedzieli zmartwychwstania z Ewangelii, no szukajcie tego, co w górze, nie? Żeby się na tym koncentrować. A Pan sam Jezus mówi, a wszystko inne będzie wam dodane. Wszystko. W każdej dziedzinie życia, gdzie będzie potrzeba do tego, żebyś ty mógł wypełnić plan Boży na twoje życie, wszystko inne. Oni w tym momencie potrzebowali wolności, bo w więzieniu nie mogli głosić tym, do których głosić. Zobaczcie, straż po nich przychodzi ponownie, ale tam jest tak, no, żeby dokładnie zacytuję, żeby nie wymyślać. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły. No, czujesz, więzień ucieka z więzienia, wiadomo, w nadprzyrodzony sposób, bo wszystko jest pozamykane, no wyprowadził ich w sposób cudowny, bo to o to chodzi. Więzień ucieka z więzienia, ta straż po niego przychodzi i z kulturką, to pan może ma ochotę, pani z nami pójść, bo tam czekamy na panią. A to już dobrze, mówi, idę. No, widzicie? Ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. No tak, no bo lud widział, że Bóg ciągle stoi za ich działaniem, nie? Czyli inaczej, jak masz dzisiaj przeciwnika, czy widocznego, czy niewidocznego, czy wśród ludzi, czy wśród duchów, czy wśród choroby, twój przeciwnik,
to ten twój przeciwnik ma wiedzieć, że z tobą jest Bóg. Jakby na to tak dzisiaj popatrzeć, czy ze mną dzisiaj jest Bóg. I to nie samo chodzenie do kościoła, nie samo czytanie Słowa Bożego. Bo można czytać i nie mieć relacji z Bogiem, można chodzić do kościoła i nie mieć relacji z Bogiem. Chodzi przede wszystkim o to serce do serca, o to, żebym ja był zanurzony w Bogu, żeby moje życie było zanurzone w Bogu, nie? I to jest trudne, bo są różne etapy oczywiście tego naszego rozwoju duchowego i czasem jest się na wozie, a czasem pod wozem, ale żeby niezależnie od miejsca, czyli raz w więzieniu, raz na zewnątrz, ale niezależnie od tego być cały czas stałym przed Bogiem, nie? To tak chciałem do tego fragmentu. Co dalej? Psalm się ja czytam? Nie. Czy ty czytasz? Ja mogę. Dobrze, proszę. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokornie i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. No, dla mnie to słowo wiąże się, ten psalm 34 wiąże się ściśle z pierwszym czytaniem, z tym uwolnieniem apostołów, właśnie z tą taką też ich postawą żołnierską, bo z kolei w innym miejscu Słowa Bożego, w liście do Tymoteusza jest napisane, żeby żołnierz to ma tylko iść i walczyć, a o resztę Bóg się troszczy i ten, który go zatrudnia, troszczy się o to, ale też go wyposaża, I kiedy idziemy głosić Słowo Boże w jakikolwiek sposób, bo też każdy z nas musi znaleźć tam, gdzie Bóg i jak chce właśnie wykorzystać, znaczy nie, właśnie też to nie jest dobre słowo wykorzystać, ale użyć Ciebie do głoszenia, do ustanawiania Królestwa, to też Bóg w to wszystko wyposaża. I taka jest piękna odpowiedź człowieka, tego, który zawołał do Boga i Pan go wysłuchał. I on mówi, że ja będę błogosławić Pana po wieczne czasy. Błogosławić to znaczy mówić o kimś dobrze, życzyć mu dobrze, mówić dobre słowa o kimś. I dla mnie właśnie to już teraz nie ma takich wątpliwości, że Bóg czegoś nie może, że Bóg jest słaby, Bóg mnie nie słucha. Kompletnie jakby jakieś negatywne oceny czy myśli w ogóle nie wiąże ich z Bogiem, absolutnie. Nawet jak jest mi źle, jak nie doświadczam błogosławieństwa, pokoju, jestem czymś zmartwiona, czy też choruję, to nie zwalam tego właśnie na Boga, bo w ogóle mi nie pasuje coś złego do Boga. Do Boga dla mnie to tylko błogosławieństwo, tylko właśnie to, że ja mogę Go błogosławić. W żaden sposób nie oczerniam Boga, nie winię Go, ale błogosławię Go po wieczne czasy i zawsze, kiedy odnoszę się do Boga, to widzę, że to się dzieje też mocą Ducha Świętego, że chwała płynie na moje usta. To, co mogę mówić o Bogu, to jest wypowiadanie słów chwały, słów uwielbienia, że to właśnie czyni Duch Boży we mnie i ja wielbię nieustannie Boga, nieustannie Go wielbię we wszystkim. Dzisiaj rano schodzę na modlitwę osobistą, włączam telefon, pyk, SMS-u. Kto rano wstaje, ten ma ciepłe na parapecie. Ja wychodzę, czy drożdżówki. No wiedziałam od kogo, więc dziękujemy. Pyszne, ciepłe drożdżówki. Tak, jeszcze nie jedliśmy. Z różanem nadzieją. Tak, więc... Ja już się boję mówić, bo my tak mówimy w internecie i może ludzie potem, wiecie, się przeskakują. Nie, to już w ogóle to już jest obfitość ponad wszystko. Żeby nam nagle kontener z pieczywem nie wylądował. W kwestii pieczywa jesteśmy totalnie już zabezpieczeni. O tak. Wczoraj jeszcze przyszły chałki. Też tak. Dziękuję. Chwała, cały czas chwała. I Bóg ciągle pokazuje mi jak, i w czym, i w kim mogę Go uwielbiać. Więc moja dusza chlubi się Panem. Moja dusza chlubi się Panem. Moje serce chlubi się Panem. Ja jestem dumna z Boga, który jest w moim życiu. Jestem zaszczycona, że Bóg jest w moim życiu, że ja mogę z Nim żyć. To jest coś tak niesamowitego. Ja się weselę i chlubię się moim Bogiem. I
uwielbiam Go i wywyższam, czy sama, czy wspólnie na naszej modlitwie, czy razem z Wami. Ta pieśń, która też, no na razie jedna wrzucona do internetu, ale cała ta płyta, którą Bóg mi ją dał do mojego serca, jest właśnie tym ciągłym takim uwielbieniem, które też stało się stylem mojego życia i ja właśnie ciągle uwielbiam Boga. Ale co jest też niesamowite, w innych antidotum mówiliśmy o tym, by szukać oblicza Pana. I co się dzieje, kiedy my znajdujemy oblicze Pana? Kiedy ja patrzę na Niego, wtedy rozpromieniam się radością i oblicze moje nie zapłoni wstydem. Można mówić o mnie różne rzeczy, ale ja rozpromieniam się radością, ponieważ patrzę na Niego i to blask Jego chwały mnie rozpromienia radością. Blask Jego radości rozpromienia mnie radością. To rozpromienianie to jest właśnie to, że blask oblicza Bożego pada na mnie. I to, co jest w tym blasku, mnie rozpromienia. Nie wiem, czego szukasz teraz, żeby Twoje serce było spokojne i radosne, ale to jest blasku chwały Boga. I tam możesz też to znaleźć, stawać przed Jego obliczem. I w ostatniej zwrotce anioł Pański otacza szańcem bogobojnych. Co to jest szaniec? To jest taka budowla polowa, fortyfikacyjna, tak? Gdzie jest wał, gdzie jest fosa. Jest to coś, co ma mnie obronić, co ma mnie ocalić. I to anioł sam, Bóg daje tego anioła, który otacza szańcem. Czyli zły nie ma do mnie dostępu, ponieważ jestem otoczona. Bóg daje mi ochronę. Jest to coś bardzo realnego. I słuchajcie, Bóg jest kimś bardzo realnym w życiu naszym realnym. Czasami oddzielamy to, nie? A sprawy Boże, okej, wróćmy do realu. Nie ma czegoś takiego. Bóg jest realny. Bóg jest realny. Jest to udowodnione przez filozofów, przez myślicieli, przez Tomasza z Akwinu też. Tam 5 dowodów ma takich niesamowitych o tym właśnie, że Bóg jest realny, że to nie jest byt ulotny, powietrze, to jest byt realny i weź Go w końcu w realny sposób do swojego realnego życia, w którym jesteś, by On realnie mógł działać w tym Twoim życiu. Ja tego doświadczam i też ten dzisiejszy psalm raduje mnie, wypełnia mnie, dał mi dzisiaj nowe życie. Ja się bardzo cieszę z tego, bo Bóg mnie odnowił dzisiaj swoją miłością po raz kolejny, ale On ciągle to robi, odnawia mnie i to jest niesamowite. No, chwała Panu. Chwała Panu. Ja mam, kochani, cały czas takie przynaglenie też jeszcze do tego, co już słyszymy i do tego jeszcze czytania z Dziejów. O tym oddaniu życia Bogu tak całkowicie, bo myślę, że dla niektórych może być problem. Znaczy całkowicie, znaczy całkowicie. To znaczy całkowicie. Jak Bóg powie, jutro mieszkacie w Afryce, dobrze, mieszkałem jutro w Afryce. Powiesz, okej, ale teraz nie ma samolotów. Ale Bóg powiedział, jak będzie trzeba, to cię może przenieść. Bóg powiedział, jak Bóg powie do mnie. Miałem dzisiaj taką rozmowę przed tym nagrywaniem z kolegą. Bardzo fajna ta rozmowa. I też mówię mu, słuchaj, to oddanie życia Bogu, to nie zawsze ja wszystko wiem. Więc na dzień dzisiejszy mówię, no ćwiczę, staram się ćwiczyć na perkusji, bo to jest mój zawód. Ale jak Bóg powie mi, od jutra sprzedaj perkusję, albo daj komuś, no cokolwiek powie, chcę, żebyś już więcej nie grał, powiem, dobrze, ja nie będę więcej grał. To jeżeli mam się zająć czymś innym, to dobrze. To tak, zobaczcie, jeździłem po rekolekcjach, głosiłem, nagle jest ten koronawirus, nie wolno, no i Bóg dał pragnienie, znaczy takie pragnienie, przynaglenie, to róbcie to w internecie, nie? I głosimy codziennie. No i mówimy, dobrze, robimy. Ja nie powiem, że zawsze to jest łatwe, żeby się, ale po prostu teraz to robimy, bo Bóg powiedział. To jest to. Jak Bóg powie mi jutro, nie wiem, daj samochód, czy sprzedaj samochód, czy coś, dobrze, robię to. Jak Bóg, no nie, jak powie, sprzedaj żonę, to nie będę sprzedawał żony. Jestem bezcenna. Jest bezcenna. Tak, nie ma takiej ceny. Ale do tego Bóg też powiedział. Ale to nie możemy mówić. Bóg też powiedział, że to ma być moja żona na całe życie, więc okej. Okay, ale jakby ją zabrał do siebie na przykład, to nie zmienia mojego nastawienia. Tak samo jakbym ja odszedł do Pana, to nie zmienia nastawienia mojej żony. Ona dalej będzie wypełniała wolę Ojca. Całe życie, nasze dzieci, czy one są, czy ich nie ma, wszystko, u nas naprawdę absolutnie wszystko jest poddane Bogu. Absolutnie każda dziedzina życia. I widzimy, no, że On nas, z jednej strony widzimy ten szaniec, On naprawdę nas otacza i cały czas nas Bóg chroni przed złem. Z drugiej strony też widzimy, zabezpiecza wszystko w naszym życiu. Każdy nasz los zabezpiecza, nie? Nawet cudowne uwolnienie z więzienia, tak jak tam wam wiele odcinków temu wtedy wspominałem o tym, nie? To było cudowne, przez obcych ludzi zupełnie, jak Bóg zadziałał.
No, taki Bóg jest. No i teraz zobaczcie, no bo idziemy tak naprawdę do sedna dzisiaj. Te słowa zmierzają do, no, do Jan 3,16, albo wiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. No i tu znowu jest cel, życie wieczne, ale z Bogiem, nie w potępieniu. Życie wieczne z Bogiem. I wszystko, co tam zmierza, to zmierza właśnie tam. Mi się przypomniała teraz scena z filmu, może obejrzcie sobie go dzisiaj, na pewno jest na internecie za darmo, Arka Noego. To taki ma tytuł? Ten z tym naszym komediowym aktorem, tym, co gra w Office, jak on się nazywa? Nie, to jest... nie pamiętam. Aha. A, Ewan Wszechmogący. Ewan Wszechmogący. Jak się ten aktor nazywa? Nie pamiętam. Aha. Ale jest taki serial Office, wiem, że dzieci lubią go oglądać. Taki bardzo popularny, ten główny aktor tam, no to jest on właśnie. On gra tą Arkę Noego. I tam jest taka scena, że on chce jakby tej więcej miłości od Boga, nie? I nagle słyszy, że za oknem pada deszcz, słyszy wodę. I wybiega taki szczęśliwy, że już jest ten deszcz, który miał przyjść, bo miał przyjść potop. A nagle się okazuje, że to ten spryskiwacz na dworze się włączył, ten taki automatyczny spryskiwacz, że wieczorem opryskuje trawnik. No i między innymi też w jego szyby uderzyło. No i jego opryskują, tak stanął taki, no beznadzieja, bo widzi, że po prostu grama wody nie ma z góry. Wszyscy go już wyśmiali, a woda dalej nie pada. I na niego leje się ta woda z tego skraplacza tam, nie? Czy nawadniacza, jak to tam nazwać, opryskiwacza wodą. I on jest cały już mokry, tak stoi taki przegrany i tak mu to w twarz dalej wali. I mówi, Boże, czy mógłbyś kochać mnie mniej? W zasadzie, że ja wiem, że Ty mnie kochasz, ale czy mógłbyś mnie kochać taki zeznowany w tym momencie, nie? Że on wie, że Bóg go kocha, a tu po prostu dostaje w taki policzek, nie? Ty możesz czasem tego nie rozumieć, ale to zmierza do czegoś większego zawsze. To, czego dzisiaj nie rozumiesz, nie zajmuj się, skoro i tak tego nie rozumiesz, skoro i tak Twój mózg tego dzisiaj nie może pojąć, no to okej, możesz sobie szukać, ale rób to, co dzisiaj rozumiesz. Rób to, co do Ciebie dzisiaj należy. To dzisiaj poznawaj Boga, dzisiaj oddaj Mu chwałę, powiedz, Panie, mimo że tu i tu jeszcze jest nie tak, to ja Tobie oddaję chwałę. Zobacz, no tu jest napisane, tu masz dzisiaj instrukcję obsługi, masz dzisiaj w tym psalmie, w drugim, w drugiej zoce. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Wywyższajmy Jego imię. Panie, mimo tych trudności, ja wywyższam Twoje imię. Amen. Amen. No i dobrze, no i czytamy Ewangelię. Tak Bóg umiał świadczyć, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus to powiedział do Nikodema, tak? Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Amen. Masz być zbawiony też, Ty i Twoja rodzina i wszyscy Ci bliscy i dalecy. Amen. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Amen. I bracie, siostro, życzę Ci uczynków dokonanych w Bogu, by Twoje uczynki przyprowadzały Cię do Boga. To też pięknie Jan opisuje potem w liście, czy Jakub to pisze, o, że wiara bez uczynków jest martwa. No tak. Mamy wydać owoc tego, że wierzymy, nie? Tak jak wczoraj owoc. Mówiliśmy o tej miłości cały czas. Tak, nie zasługiwać, ma być owoc. My wszelkie dobro, jeżeli jakieś wychodzi na zewnątrz, wychodzi z tego, że my tego dobra doświadczamy od Pana Boga i my wiemy, myśmy Go wybrali. To nie jest tak, że codziennie Bóg do nas przychodzi, oglądamy Go i codziennie nam mówi, słuchajcie, dzisiaj zrobicie to. Miałem taki okres w życiu, ale to było kiedyś. A teraz po prostu idę na tej jednej decyzji gdzieś tam kiedyś podjętej. I nie zawsze jest łatwo. Czasem to słowo też do mnie nic nie mówi. Ale to nie o to chodzi, że zawsze ma być tak. Nie, pozwól, żeby było inaczej. Bóg wie, co dla Ciebie jest najlepsze. Amen? Ale bądź cały Jego. I Ojcze, ja dziękuję za to, że nas zbawiłeś. Ja dziękuję, że posłałeś swego Syna, który umarł za nas, o tak, abyśmy byli zbawieni. Dziękuję za zbawienie, które mamy. Życie wieczne nam dajesz, o tak, Panie. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie. Chcę dawać Tobie wszelką chwałę i wszelką cześć. Dziękuję za Twoje prowadzenie, mimo że nie wszystko rozumiem. Ale to nie jest moim zadaniem wszystko rozumieć, Panie. Wiem, że Ty rozumiesz. Ja Tobie ufam. Ufam, że Twoja droga jest najlepszą drogą dla mnie. I spraw, żeby we mnie jeszcze było więcej miłości, jeszcze więcej Ciebie, jeszcze więcej Twego spojrzenia, Panie.
bo jesteś wielkim, świętym, cudownym, wspaniałym Bogiem. I chcę Cię wywyższać, uwielbiać, Panie, oddawać Tobie wszelką chwałę i cześć, Panie. I bądź błogosławiony, Panie, święty, Panie. I jeszcze raz mówię, Panie, rób, co chcesz z moim życiem, Panie, bo chcę pełnić Twoją wolę, nie swoją. Chwała Ci, Jezu, chwała Ci, Jezu, chwała Ci, Panie. Chwała Tobie, Panie, Ty, który jesteś pełen, Panie, dobroci, jesteś taki dobry, taki dobry jesteś, Panie, dla każdego z nas. Bądź uwielbiony w Twojej dobroci, w Twojej przedziwnej, też przecudownej mądrości, którą, Panie, nas otaczasz, nas obdarzasz, wypełniasz, Panie, byśmy szli bezpiecznie tą drogą, którą Ty, Panie, nam wyznaczyłeś. Bądź uwielbiony, Panie. Bo Ty chcesz, aby każdy z nas został ocalony. Ty, Panie, dałeś swojego Syna, żeby każdy z nas był ocalony, żeby nie zginął, ale miał życie wieczne. Bądź uwielbiony, Panie, że tak cudownie myślisz w swojej miłości o każdym z nas. Dla Ciebie każdy z nas jest ważny. Każdy, niezależnie od odległości od Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteśmy twarzą, czy plecami do Ciebie, Panie, każdy z nas jest ważny dla Ciebie. I tak, Panie, daj nam teraz doświadczyć tej miłości. I teraz, Panie, wzywamy tego doświadczenia miłości nad tymi, którym jest teraz najtrudniej, by w to uwierzyć, bo przez historię życia zostało im to zabrane. W jakiś sposób zostało to gdzieś zakopane, zapomniane. Panie, przychodź teraz z odnowieniem. Panie, Ty potrafisz odnawiać każdego z nas swoją miłością. Odnawiaj nas, Panie, swoją miłością, bo jesteś tak dobry, jesteś, Panie, tak cudownie dobry i to Ty możesz dać to najwspanialsze doświadczenie miłości, które zaspokaja każdy głód miłości, W każdej sferze, przestrzeni Twoja miłość zaspokaja absolutnie każdy głód, Panie. Bądź uwielbiony, chwała Ci. Tobie wszelka chwała, Panie, wszelka chwała. Ten obraz tarczycy, że Bóg do kogoś z chorą tarczycą przychodzi z uzdrowieniem. I dziękuję, Panie, za to. I też Bóg wlewa radość do smutnych przestrzeni Twojego życia, do kośnego oczywiście. Tam wlewa Bóg teraz radość. Dziękuję Ci, Panie, za tą radość. Tobie chwała. Bądź uwielbiony. Bądź Pan Bóg przychodzi też do osoby, która cierpi na grzybice paznokci. Bóg uwalnia teraz Twoje paznokcie od tej grzybicy. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. I do zobaczenia jutro. Pa, pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,